Witamy ponownie. Troszkę zmieniamy tematykę. Mamy w studiu gości, aczkolwiek to nie są goście dla nas. To grupa tak zwana Zeitgeist. Jestem dobrym rozmówcą dla Was, bo o Zeitgeistie jako ruchu niewiele wiem. Znam Was bardzo dobrze tutaj z waszej aktywności, z Waszego zaangażowania w cały back office w studio. Wielka, wspaniała robota. Za to Wam dziękuję. Chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli. Michał, Janek, ruch Zeitgeist. Opowiecie nam o ruchu Zeitgeist, o Waszym podłożu światopoglądowym i światopoglądowym podłożu tego ruchu. Co to jest Zeitgeist? Po pierwsze, cześć. Cześć. Tutaj być. Zaczniemy od tego, że ruch Zeitgeist jest taką formacją, organizacją, trochę w cudzysłowie społeczną, która jest, ma swoje, no, działa na tak naprawdę na całym świecie. Ma w ponad 1000 miast i w 70 krajach jakieś osoby, które można nazwać zwolennikami lub aktywistami. Przy czym, co jest bardzo ważne, w odróżnieniu od takich typowych instytucji czy organizacji, nie ma sztywnej struktury, natomiast jest to wszystko tak naprawdę organizowane oddolnie. Czyli nie macie struktury, nie macie hierarchii typowej dla klasycznych ruchów społecznych. Tak. Nie ma władz, nie ma prezesów, nie ma rady nadzorczej. Dokładnie. W tym sensie, w jaki rozumiemy instytucje obecnie, w obecnym systemie, to zupełnie jest to... Macie tylko szyld. Tak, mamy tylko szyld. Co się za tym szyldem właśnie? Powiedzcie, z czego wynika Wasze zaangażowanie w Zeitgeist? Co się pod tym szyldem kryje dla nas? Mamy tylko szyld, nikt z nas żadnych podpisów nie składa, że jesteśmy w ruchu, bo to jest jak najbardziej społeczny ruch obywatelski, dobrowolny przede wszystkim. I co się kryje? Właściwie no to chyba taka wspólna wizja, że może są inne rozwiązania, może, znaczy na pewno są inne niż obecne, tylko może już mamy możliwości na wymyślenie, znaczy na wprowadzenie zupełnie innego systemu, powiedzmy, innego sposobu zarządzania zasobami i właściwie ruch zajmuje się jakby weryfikowaniem, czy to jest możliwe, bo to troszeczkę, no właściwie bardzo. Bo powiedzcie 180... mi w takim razie właśnie, po pierwsze, jakie pomysły i druga rzecz dla mnie osobiście bardzo, bardzo interesująca, skoro mówicie właśnie o tej oddolności jakby, czy nie ma tych formalnych struktur, w jaki sposób uzgadniacie, jak procedujecie w swoim towarzystwie? A ruch Zeitgeist, nawiązując tutaj do Twojego pytania, stara się wprowadzać w życie takie same struktury, jakie promujemy także dla całego globalnego systemu gospodarczo-ekonomicznego, który obecnie nazywa się gospodarką opartą na zasobach. Jest to roboczy tytuł, który wynika po prostu z tego, co jest najważniejsze i który pokazuje dokładnie różnicę między tym, co my proponujemy, czy jest, co jest proponowane, a tym, co mamy obecnie. Czyli proponujecie, wejdę Ci słowo, proponujecie? Aha. Co proponujecie? Proponujemy zupełnie odmienne podejście do organizacji społeczeństwa i całego tak naprawdę do tego wszystkiego, co się wiąże ze społeczeństwem, czyli ekonomii, zarządzania zasobami i organizacji społeczno-ekonomicznej, która w odróżnieniu od obecnej sytuacji opiera się na takich, powiedzmy, trzech filarach. Po pierwsze, jest to prawo natury, prawo naturalne, czyli takie rzeczy jak grawitacja, takie rzeczy jak odnawialność zasobów. To wszystko w obecnym świecie jest tak naprawdę pomijane w dużej mierze, zastępowane jest przez opinie bądź też jakieś ideologie. Natomiast w systemie, który my promujemy, jest to jeden z filarów. Drugi filar jest to spełnianie potrzeb ludzkich i przez potrzeby rozumiemy to są takie trzy aspekty tego. Jest to po prostu potrzeby biologiczne, o których każdy wie i zapewne w pierwszej kolejności myśli, ale także psychologiczne i społeczne. Psychologiczne dotyczą naszego dobrego samopoczucia, prawda, jako jednostki, natomiast społeczne skupiają się na tym, jakie potrzeby każdy człowiek ma w interakcji z innymi ludźmi. I trzeci filar jest to zrozumienie, że żyjemy na planecie o ograniczonej liczbie zasobów i z tego płynie taki wniosek, że musimy organizować tak gospodarkę, żeby była zrównoważona i żeby nasza ludzka aktywność na tej planecie współgrała z jej możliwościami i, powiedzmy, wydolnością, nazwijmy to. Bardzo ambitny plan.
bardzo ambitny cel. Plus jeszcze, mogę powiedzieć, że pojawia się pewien problem, który pojawia się wraz z rozwojem technologii. Jakby zaktualizować społeczeństwo do właśnie poziomu naszej wiedzy o technologii, znaczy tutaj Janusz, no jak nieco dziennie, to co tydzień przynajmniej, mówi o tych, jakie mamy już rozwiązania technologiczne. Chodzi o to, jakby wprowadzić to do codziennego użytku, to pojawia się spory problem, bo jakby finansowy, w sensie wszystko staje się ogólnie dostępne i mocno redukuje to jakby nawet ilość miejsc pracy, bo przecież maszyny zazwyczaj... Znaczy to burzy tą strukturę, burzy tą strukturę społeczną, która w tej chwili jest, ten projekt, i dlatego właśnie, ciężko go chyba wdrożyć. Tak, dokładnie, ale myślę, że to chyba jest bardzo sensowne, logiczne wręcz, że po to jest technologia. Nie, to jest bardzo praktyczne działanie. Tak. A teraz wróćmy do tego procedowania, które Was pytałem. Jak procedujecie, jak uzgadniacie pewne rzeczy wśród siebie, bo jak mówiliście, tak mówiłeś, 1000 miast, tak? Czyli rozumiem, że przynajmniej kilkanaście tysięcy ludzi na całym świecie, to jest chyba minimum, tak? Tak. A ciężko jest określić dokładną liczbę osób, które są związane. Jasne, to jest nieistotne w sumie. Powiedzmy, tam przewidziały się liczby, no to już jakiś czas temu było 500 000. Prawda? Co w kontekście tego, że ruch działa tak naprawdę od około, powiedzmy, 3 lat plus minus, jest to dosyć dużym osiągnięciem, ale tak jak mówisz, ciężko to obliczyć, więc to nie jest też najważniejsze. Jeżeli chodzi o kwestię podejmowania pewnych decyzji, to już tutaj nawet sama definicja troszeczkę nie wpisuje się w to, co my chcemy robić, ponieważ u nas mówi się o dochodzeniu do decyzji. Jest to bardzo w sumie stare i logiczne podejście, ale bardzo słabo wykorzystywane na przykład w strukturach władzy obecnie. Bez powodu. Tak, ponieważ podejmowanie decyzji oznacza, że musi być jakiś decydent, prawda? Ktoś, kto podejmuje tę decyzję. Natomiast dochodzenie do decyzji polega na tym, że wybiera się nie poprzez pojedynczą osobę czy głosowanie większości, po prostu sprawdza się argumenty stojące za różnymi opcjami. Proces. Na zasadzie metody naukowej, czyli dochodzeniu poprzez wystawianie hipotezy, sprawdzanie jej, testowanie i weryfikowanie, dochodzi się do jakiejś decyzji. No, wielu mistrzów oświecenia, nie wiem co przypadek, ale wiele technik tak zwanych oświeceniowych skupia się nie na celu, tylko droga jest celem, więc tutaj jakby wpisujecie się w ciekawy schemat, tym bardziej, że on się wydaje całkowicie sensowny, jeżeli mówimy o grupie, sporej grupie ludzi. Jest nas na planecie w tej chwili około 7 miliardów. Tak. I co jeszcze chciałbym dodać do tego, ponieważ nie wiem, czy jest to tak w pełni zrozumiałe, czym rzeczywiście różni się dochodzenie od decyzji, od podejmowania decyzji. Na takim małym przykładzie, kiedy wyobraźmy sobie, że na przykład do naszej planety, w kierunku naszej planety leci meteoryt, prawda, jakiś, który według wszelkich danych zniszczy naszą planetę. W obecnym systemie, prawda, rząd musi najpierw zwołać jakąś naradę nadzwyczajną, postanowi, że tak, mamy problem, więc trzeba zwołać spotkanie nadzwyczajne ekspertów od kosmosu. Oni się spotykają, ustalają, że mamy problem i potem zaczynają się zastanawiać, co z tym zrobić. Natomiast w procesie, w którym dochodzenie do decyzji jest ważne, po pierwsze, pomija się tych pierwszych kilka kroków, że trzeba kogoś zebrać, żeby ustalić, że jest problem. Rozgłasza się to na zasadzie takiej, jak mamy teraz na Facebooku i różnych innych portalach społecznościowych. Jest taka informacja, podaje się wszystkie dane wszystkim ludziom na przykład na Ziemi i osoby, które mają jakieś pomysły i mają możliwości, zaczynają ze sobą kolaborować. Po chwili mamy kilka dosłownie jakichś tam opcji, które mają mnóstwo argumentów, które świadczą za tym, że to można wykorzystać i w tym momencie znowu nie ma jakiegoś rządu, który podejmuje decyzję, bądź też grupy osób, która większością wybiera tę lub inną decyzję. Decyzja zostaje podjęta na zasadzie tego, która opcja ma najwięcej argumentów za, a najmniej argumentów przeciw. Nie wiem, czy to przypadek, czy znacie tutaj nasze audycje i rozmowy o demokracji bezpośredniej, bo w zasadzie można powiedzieć od innej strony, ale jakby do tego zmierzacie. To wymaga bardzo dużej odpowiedzialności tych społeczności, bo jakby jest założenie, które czasami może być błędne, że ci, którzy się na temacie nie znają, nie zabierają głosu jakby sami z siebie, bo się na tym nie znają, tak? Tak, oczywiście, no, demokracja bezpośrednia jest dobrym, dla nas dobrym sposobem, dobrą drogą do wprowadzenia właśnie takiego
nazwijmy to system gospodarki opartej na zasobach. Chociaż jakby nie patrzeć, to jest wiele problemów, których ludzie, no, zwykli ludzie nie muszą tak naprawdę rozwiązywać wspólnie, nie wiem, wystarczy nauka. Dobrze, a jak wam się wydaje, bo to jak jesteśmy przy tym temacie, tutaj jest fajny moment, żeby jakby się na tym skoncentrować. Ja postrzegam, być może się mylę, ale postrzegam, że ten projekt, który to procedowanie i też ściśle związane z integracją bezpośrednią ma bardzo duże możliwości do szybkiego implementowania w strukturach lokalnych, w sprawach lokalnych, o znaczeniu lokalnym. Tam się ludzi najłatwiej integruje wokół bardzo konkretnych zagadnień. Jak wam się wydaje, czy to postrzegacie od tych spraw lokalnych, bo ty już mówiłeś tutaj o sprawach jakichś takich metaplanetarnych, tak? Ale jakby czym jesteście w stanie zejść do poziomu lokalnego, skoncentrowania się na tym, co z naszą ulicą, co z naszym domem, co tam z basenem, z tamą i tak dalej. No, idealny system jest taki, który działa na takich samych zasadach na każdym szczeblu organizacji, prawda? Czyli od najmniejszej komórki, jaką jest na przykład rodzina, prawda? Po ten taki poziom globalny, czy nie wiem, w pewnym momencie kosmiczny może nawet. I jak najbardziej jest to tym łatwiejsze nawet do zaimplementowania właśnie na takim szczeblu lokalnym. I tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, czy wierzymy w to, że gospodarka oparta na zasobach zostanie wprowadzona, czy nie, to już się dzieje. Bo na przykład 25 lat temu prezydent Stanów Zjednoczonych miał mniejszy dostęp do informacji i słabsze możliwości komunikacji niż jakiś plemienny członek jakiejś społeczności w Afryce posiadający przenośny komputer lub też jakiegoś rodzaju smartfon z dostępem do internetu. I tego już nie zatrzymamy. Dostęp do informacji, a przez to poprzez takiego rodzaju portale jak portale społecznościowe, możliwość wymiany informacji i samoorganizacji z pominięciem tych szczebli władzy, dzieje się już na naszych oczach niezależnie od tego, co chcemy. Czyli postrzegacie internet jako takie narzędzie, które jest, można powiedzieć, pewnym budulcem wdrażania tego procesu. A co się stanie, jak internet zostanie zablokowany? No właśnie, tak internet, dzięki internetowi właśnie jest ta komunikacja bardzo szybko. Tak, no tu jesteśmy dzięki internetowi. Oczywiście. A nasza taka sytuacja, jak ACTA zaszła, to jest właśnie dla mnie wzorcowy przykład, jak technologia poszła tak do przodu, że obecny system już nie nadąża za nim. Wszyscy dostęp do tych informacji, do kultury staje się darmowy, teoretycznie, tylko są ograniczenia prawne, ale darmowy się. I tu nie ma jak ci producenci filmów, muzyki czy ci właściciele praw intelektualnych, własności intelektualnych, no nie mają już jak zarobić, no po prostu. Ale właściwie to idziemy w dobrą stronę. Chciałem tutaj właśnie wrócić do tego, co powiedziałeś jakiś czas temu, jak opisałem po raz pierwszy tak z grubsza ten model. Powiedziałeś, że jest to bardzo takie śmiałe przedsięwzięcie. No ja tego nie uważam za śmiałe przedsięwzięcie czy wielkie przedsięwzięcie. Ja po prostu uważam, że jest to kierunek, w którym tak czy siak, chcąc przeżyć jako ludzkość, jako gatunek, musimy dojść. I dlaczego tak uważam? Ponieważ obecny system oparty na gospodarce monetarnej, czy też pieniężnej, prawda, zakłada, że żeby mieć dostęp do dóbr i usług, trzeba mieć pieniądze. Nie masz pieniędzy, nie masz dostępu. Natomiast nasz system jest oparty na tym, co każdy z nas tak naprawdę doświadcza, chociażby w relacjach z rodziną czy przyjaciółmi, prawda? Nie każemy naszym dzieciom w takiej przeciętnej rodzinie płacić za to, że im damy kanapkę na przykład do szkoły. Nie każemy naszym rodzicom płacić sobie za to, że wyniesiemy śmieci. I tutaj jest na tym poziomie, takim rodziny czy małej społeczności, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast z pewnych względów na wyższych poziomach organizacji ludzie uważają, że nie da się żyć bez współdzielenia. Nawet powietrze można podatkować, jak się okazuje, przez CO2. Tak. Także chcąc nie chcąc, to połączenie ludzkości zaczyna być tak mocno zaawansowane, że powoli tak naprawdę stajemy się właśnie taką grupą przyjaciół, taką rodziną już na dużo większą skalę niż to było kiedyś. Także idziemy w kierunku tych relacji bazujących na współpracy, a nie współzawodnictwie czy rywalizacji. I właściwie jedyne, czego naprawdę potrzeba, to jest zmiana trochę wartości, systemu wartości
Powiedzmy, że jakby każdy zastanowił się nad tym, czy to, co robi, przynosi... No to jest, Michale, indywidualny proces właśnie. Jak tutaj go postrzegasz? Bo to, mówisz bardzo istotną historię. Tak, wszystko zaczyna się na poziomie, tak by wracasz do rodziny. Ty mówisz o tej świadomości. Właśnie, jak tutaj wzbudzić te procesy na poziomie indywidualnym? Bo one są jakby tutaj fundamentem tej całej zabawy. Znaczy wzbudzić... No tak naprawdę, jeżeli od tego ma zależeć przetrwanie naszej ludzkości, że tak, no, kto wie, do jakiej sytuacji nas doprowadzi teraz obecnie ten kryzys, to jeżeli od tego zależy, no to ludzie zaczną, będą musieli się nawet zmienić, ale to chodzi tylko o zmianę sposobu myślenia, czy to, co robię, ma przynajmniej jakiś pożytek dla tej rodziny naszej, globalnej rodziny, powiedzmy. Albo przynajmniej, czy nie szkodzi innym, bo obecnie mamy dużo praktyk zawodów, które właściwie nie są, nic nie produkują. Nie, no nie, no mój zawód jako prawnik to jest kompletnie bezsensowny zawód w sensie użyteczności w tym rozumieniu, o którym wy mówicie, tak? Bo jakby operuje w przestrzeni szalonego intelektu, który mnoży to prawo i siłą rzeczy musi mnożyć ich interpretatorów, dozorców, nadzorców, interpretatorów. Jestem jednym z nich, tak? Natomiast tak naprawdę rzeczywiście tych zawodów twardych w stylu krawiec, szewc, piekarz, ogrodnik, to jest ich rzeczywiście coraz mniej, coraz większa, wzrasta liczba osób, które zajmują się niczym innym, jak tylko utrzymywaniem architektury systemu. To ja już pominę prawników, popatrzmy na urzędników, nie? Jak to zmienić? Jak tych ludzi, słuchajcie, czy macie coś, wam świta, jak tych ludzi, wiecie, każdy chce mieć poczucie ważności, że to, co robi, ma sens. Mówienie ludziom, że to, co robi, nie ma sensu, to w moim doświadczeniu, może błędnym, to jest 10% trafności, 90% ludzi to odrzuca. Znaczy, ja bym zaczął jeszcze od takiego uzupełnienia, że to, co mówiłeś, że tych zawodów, które rzeczywiście coś produkuje, jest coraz mniej, też wynika z tego, że mamy tak zwane technologiczne bezrobocie, do którego możemy później powrócić. To znaczy praca ludzi jest zastępowana pracą maszyn i nawet tych urzędników już to powoli dotyka. Co prawda są teorie, że właśnie dzięki technologii mamy więcej miejsc pracy, ale według danych, że tak powiem, to jest zupełnie odwrotnie. Pojawiają się nowe miejsca pracy, ale one jakby redukują o 10 razy więcej innych miejsc pracy. A wracając do Twojego pytania, to można nawiązać do tego, co Michał mówił. Przede wszystkim zmiana systemu wartości, ale w jaki sposób? To, co mówiliśmy o tych potrzebach ludzkich, prawda? To nie chodzi tylko o to, żeby ten człowiek, czy to jest prawnik, czy to jest jakiś urzędnik, czy to jest bankier jakiś, prawda, miał zapewnione te swoje potrzeby, ponieważ oni mają już, prawda, potąd pieniędzy, więc mogą to zaspokajać na każdy możliwy sposób. Pozostały jeszcze dwa inne te elementy. Jest to ta psychologiczna część i ta społeczna. A śmiem twierdzić, że dużo osób, szczególnie z tych powiedzmy, tej elity 1%, o którym się tak często mówi i tak się ich oddziela od całej reszty, są tak samo... mają tak samo pełne problemów w życiu i pewnego rodzaju niezadowoleń, co jakiś kloszard, który gdzieś tam pod mostem czy na ławce nawet w parku. Często chyba kloszard ma mniejszy problem. No dokładnie. Zaakceptował swój stan i nie stawia oporu. Dokładnie, także jedyna różnica pomiędzy tymi osobami, kiedy porównamy, jak bardzo nieszczęśliwe życie mogą prowadzić, jest to, że jedna osoba, powiedzmy, nie ma tych podstawowych środków do życia, natomiast druga nie ma tych, powiedzmy, spełnionych wyższych potrzeb, prawda? Często jest to w jakiś sposób zastąpione właśnie tymi materialnymi dobrami, ponieważ w dużej mierze według badań, które były przeprowadzone na temat poziomu szczęścia, wynika, że tak naprawdę jeżeli mamy na przykład dostęp do, powiedzmy, gorszych jakościowo rzeczy, prawda, to dłużej zachowamy radość, czerpanie radości z tych rzeczy, niż na przykład jak mamy dostęp do takich naprawdę super luksusowych, ponieważ wtedy ta poprzeczka szczęścia nam się coraz bardziej podnosi i wszystko, co jest poniżej jej, zaczyna mieć mniejszy wpływ na nasze szczęście. Także jeżeli, powiedzmy, jeździmy starym trabantem,
to przejechanie się jakimś, prawda, Oplem czy coś w tym stylu już jest dla nas powodem do radości, tak bardzo prozaicznie mówiąc. Natomiast jak mamy, prawda, dostęp do Lexusa i na co dzień zmieniamy sobie z jednego na drugi samochód na każdy dzień, tygodnie mamy inny, to już przejażdżka jakimś innym samochodem będzie dla nas tak naprawdę powodem do smutku, co jest w ogóle absurdem. Zresztą nie, muszę nawet indywidualnie potwierdzić, rzeczywiście pamiętam te czasy Trabantów, wy jesteście młodzi, pamiętacie, ja się przesiadałem z Fiatów na Poloneza i na przykład dla mnie jazda Polonezem to przez rok w czasu to była wielka frajda na początku lat 90. rzeczywiście coś w tym jest. A trzeba dodać do tego całego prozaicznego przykładu, że jazda takim, powiedzmy, tym Lexusem nie wpływa tylko na jazdę innymi samochodami. To się przekłada na takie rzeczy jak, nie wiem, drobny prezent od przyjaciela, prawda, jakiś kwiatek, jakaś czekoladka. Ponieważ w pewnym momencie, jak już się ma dostęp do tych wielkich rzeczy w świecie obecnym, oczywiście, bo to trzeba też w pewnym kontekście ująć, w świecie obecnym, który jest nastawiony na te dobra materialne i budowanie swojego statusu społecznego na podstawie posiadanych dóbr, to jazda na przykład takimi drogimi samochodami przekłada się na to, że w tych innych obszarach życia także oczekujemy największego jakiś tam bogactw. Jeszcze wracając do tego systemu wartości, przede wszystkim, tutaj też częściowo ruch się tym zajmuje, ja się nawet lubię tym zajmować, bo jest pewna demitologizacja. Jeszcze dzisiaj ludzie są przekonani do tego, że jest coś takiego jak nieodzowność ludzkiej natury, że człowiek musi być rywalizujący, czy musi być hierarchia zawsze w jakiejś społeczności. I to jest jakby tak zakorzenione, tak to oczywiste jest dla większości, że uważają, że to, co my jakby, no nie wiem, proponujemy, jest totalną utopią, bo jest... Ale wyjdę ci słowo, na momencie, przepraszam najmocniej. Rozumiem, że nie postulujesz jakby likwidacji hierarchii jako takiej, bo mówimy o rodzinie, no w rodzinie jakby hierarchia naturalnie się wytwarza i ona też, jej rola jakby zmienia się w czasie, ale już wszedłem ci słowo, proszę. To nie znaczy, że w hierarchii trzeba rywalizować. Też dokładnie. Spotykam się często z opiniami, że bez rywalizacji nie byłoby postępu. Znaczy ja mówię, że to nieprawda, chodzi o to, że... jakby są już od prawie 100 lat, są badania naukowe, analizy takie, że to my teraz nie filozofujemy, tylko odwołujemy się do prac naukowych po prostu, biologów, antropologów, kogo tam jeszcze, że to wszystko jest mity, że nie ma czegoś takiego jak ludzka natura, że ludzie potrafią i współpracować i nawet efekty, postęp jest większy przy współpracy. Do mnie często słyszę zarzuty, że bez pieniędzy nie byłoby motywacji, jakby przejrzeć. No, dla niektórych to może być ich indywidualna prawda. W wielkim streszczeniu motywacja jest tylko dobra w działaniach mechanicznych. Znaczy pieniądze jako motywator tylko w działaniach mechanicznych, jeżeli chodzi o pracę bardziej twórczą, kreatywną, to może nawet blokować. Nie powiem, że nas zawsze blokuje, ale ogranicza sposób myślenia i kreatywności. Zupełnie inne czynniki. Czyli jednak świadomościowo podchodzicie, że jednak tutaj ta świadomość, te przemiany w świadomości są tym naturalnym fundamentem, na którym dopiero można budować realne programy w tym stylu, jaki tutaj nam opowiadacie. Ale staramy się jak najmniej filozofować, bo każdy system miał swoich filozofów, teoretyków. My raczej próbujemy na konkretne jakby dane, które no, teoretycznie są obiektywne. Powinny być. Nauka jest obiektywna. I tutaj nawiązując właśnie do innych, powiedzmy, podejść do organizacji i życia czy społeczeństwa, to u nas, czy w gospodarce opartej na zasobach, podstawą jest nauka i metoda naukowa, o której wcześniej wspomniałem, a nie ideologia. Także jeżeli pojawią się inne badania, które na przykład dowiodą, że pewien element naszej struktury jest nieprawdziwy i założenia wcześniejsze były błędne, to się zmieni, prawda? Nie będziemy... Znaczy, będziecie dochodzić do zmiany w procesie. Tak, znaczy to po prostu się zmieni samo, także nikt tego nie zmieni, tylko to się zmieni. I właśnie mówiąc o tej świadomości, w odróżnieniu od jakiegoś takiego podejścia rewolucyjnego, które kiedyś w przeszłości, prawda, było często wykorzystywane do wprowadzenia zmian, tutaj jedyną opcją na wprowadzenie czy zaistnienie takiego systemu, o którym mówimy, to jest tak naprawdę zmiana świadomości ludzi, a zmiany, które nastąpią, o których mówimy, czy zmiana w podejściu do własności prywatnej, zmiana w podejściu do organizacji, zmiana w podejściu do
do podejmowania decyzji, to będą wszystko efekty uboczne zmiany świadomości. Nic nie będzie od góry narzucone, ponieważ system ten zakłada, że nie będzie praw w takim rozumieniu, jakie znamy. Ponieważ obecnie prawa, jakie mamy zapisane gdzieś tam w księgach, na których ty się bardzo dobrze pewnie znasz, to tak naprawdę każde prawo, jakby na to popatrzeć tak obiektywnie, to jest nieudana próba rozwiązania jakiegoś problemu. Nazwijmy... Papier jest cierpliwy, jak to się mówi. Tak, czyli jest na przykład mało, nie wiem, złota, prawda? Ludzie chcieliby mieć to złoto, bo zostało ono wykreowane na coś społecznie pożądalnego. Także jest stworzone prawo, że za kradzież tego i tego, takiej ilości złota jest taka i taka kara, prawda? Natomiast w żaden sposób nie zmienia to chęci ludzi do posiadania i kradzieży tego złota. Rozwiązaniem jest znalezienie takiej sytuacji, w której te potrzeby zostaną zapewnione wszystkim, którzy takie potrzeby mają, prawda? No co prawda w kwestii złota może po prostu ta potrzeba zniknie, ponieważ złoto już nie będzie reprezentowało statusu wielki społecznego. Wielki temat złota. Dokładnie. Wielki temat. Także innym przykładem może być na przykład znany każdemu kierowcy bardzo dobrze przepis regulujący prędkość jazdy po mieście. Jedyne chyba samochody, które widzę, które tak naprawdę przestrzegają to prawo, to są Elki. Nawet policyjne radiowozy nie przestrzegają tych ograniczeń prędkości. I prawo mówi jasno, jest takie ograniczenie, za przekroczenie tego jest taka i taka kara. W żaden sposób nie rozwiązuje to sytuacji. Jedynym słusznym i takim z naukowego punktu widzenia podejściem dobrym jest sprawdzenie, jakie potrzeby są wśród kierowców, dlaczego jeżdżą tak szybko. Czy to jest dlatego, że śpieszą się do miejsca, którego chcą dotrzeć, czy jest to potrzeba po prostu jakiegoś takiego zastrzyku adrenaliny. Jeżeli to pierwsze, to trzeba stworzyć transport na przykład publiczny, który pozwoli w każde miejsce w mieście dostać się powiedzmy w 10 minut, niezależnie od tego, kiedy się wyjdzie. A jeżeli jest ta druga rzecz, to na przykład wybudować, nie wiem, tory wyścigowe, na które będzie można w sposób bezpieczny i dający naprawdę wielkiego adrenalinowego kopa. Chcesz się ścigać gdzieś na tor. Tak, dokładnie, czyli podejście... Jak się zabijesz, to wiedziałeś, co robisz, twoja odpowiedzialność. Dokładnie, nie zabijesz nikogo innego, tak, prawda? Tak. Czyli patrzenie na przyczyny problemów i odpowiadanie na potrzeby, które są u podstaw takiego problemu, świetnie. A nie zaklejanie kolejnym plastrem. Bardzo uniwersalne zasady. Dlatego mówię, że gospodarka oparta na zasobach w tej czy innej formie musi zostać wprowadzona. Oczywiście będzie różniła się od tego, o czym my mówimy, bo jeszcze mnóstwo nowych danych dojdzie, ale w tej czy innej formie zostanie wprowadzona lub też wydaje mi się po prostu jako gatunek. Właśnie, mamy minutę do końca. Powiedzcie, jak oceniacie? Czy oceniacie? Czy tym się zajmujecie? Kwestia... Czy dojdziemy ewolucyjnie do tego, co mówicie? Bo zgadzam się, w zupełności podzielam jakby kierunek. Czy też może na tej drodze ewolucyjnej będą spore problemy, które nas zmuszą do tego całkowicie, moim zdaniem, racjonalnego podejścia? No o ile nic się nie stanie innego i ta technologia cały czas będzie się rozwijać, będziemy ciągle szli w tę stronę, to jest kwestia tego, jak bardzo będziemy musieli się nacierpieć po drodze, bo i tak idziemy w tę stronę. I więc moim jakby, nie wiem, radą, powiedzmy, to jest jak najmniej walczyć z tym, że to, że ludzie mają coraz mniej pracy, to ogólnie jest dobrze, tylko nie pasuje to w ten system. Mhm. Czyli to jest troszeczkę na zasadzie takiego dentysty, który mówi, że będzie bolało przed zabiegiem, prawda? Takiemu dentyście można, powiedzmy, ufać, a ten, który mówi, że będzie wszystko dobrze, to prawdopodobnie kłamie. Także będą problemy w momencie, kiedy będziemy dochodzić do tych rozwiązań. Natomiast jak to się dokona, to już można na ten temat spekulować. Ja widzę osobiście to w taki sposób, że już teraz mamy rozpowszechniony system oparty o wartość pieniądza i małe takie bąbelki, tak jak właśnie rodzina i pewnego rodzaju grupy, na przykład jakieś tam ekowioski, gdzie ta gospodarka oparta na zasobach w jakiejś takiej pierwotnej formie już powstała. Te bąbelki będą sobie rosnąć, powoli łączyć się ze sobą, tak jak mamy grupy, które tutaj współpracują, prawda, Niezależna Telewizja, Forum Niezależnych Ludzi i inne organizacje, Ruch Zeitgeist i tak dalej. W pewnym momencie zacznie to wszystko współpracować i ta cała struktura się rozpadnie i gdzieś tam odpadnie. Także taki jest, mam nadzieję, prognoza. Świetne, optymistyczne podsumowanie.
ruch Zeitgeist. Dziękujemy Jaśkowi, Michałowi. Popatrzcie ludzie na Zeitgeist. Chwila przerwy i wraca wasz ulubiony gospodarz programu Janusz Zagórski. Chwila przerwy.